No witam wszystkich, czwartek już niedługo, a dzisiaj wtorek, już mi się dni mylą. Dzisiaj wtorek, godzina 20, więc jak co tydzień zaczynamy nasze spotkania z Kerbal Space Program, w którym to budujemy nasz program kosmiczny. Patrzę, kto tam ciekawy na czacie już jest. No trochę was już dzisiaj przyszło, bardzo mnie to cieszy. Jednak po świętach widzę, że niektórzy już wstali i przyszli, a nie leżą gdzieś tam i jeszcze trawią. Powiem wam szczerze, że mnie było ciężko, bo trzeba było jednak w te święta trochę zjeść. Witam Awa, witam Madlen, witam Dziesiąty Kerman, Robotox, Astroksiężyc i tak dalej, mnóstwo was dzisiaj jest i widzę, że coraz więcej się nas tutaj zaczyna pojawiać. Opowiedzcie, jak tam wasze święta w ogóle? Jak wam się świętowało, jak wam się odpoczywało, czy w ogóle udało wam się wypocząć, czy też cały czas gdzieś tam jazdy od rodziny do rodziny i obfite obiady. Co dzisiaj robimy, Rukpak? Dzisiaj robimy to, co będzie, że tak powiem, wymagało od nas kontrakty, tak, w naszej grze, także zobaczymy, co tam będziemy robić. Spróbujemy się pewnie na Dune wybrać, ostatnio zakupiliśmy jakieś części też do samolotów, no i oczywiście tradycyjnie też będą projekty od was, bo widziałem już, że trzy nowe projekty się pojawiły, a więc te trzy projekty na pewno sobie jakoś tam przejrzymy pod koniec gry. Staniu, tak, idę na imprezę prykonową. Będę. W tym tygodniu się jakoś informacja pojawi. Muszę jeszcze zobaczyć dokładnie o której godzinie, żeby jakoś tam ustawić spotkanie, powiedzmy, z widzami i zobaczyć też, gdzie będzie miejsce na to. A w międzyczasie też dostałem paczkę. Proszę ja was. Elektrochemik, to co robimy każdej nocy. Dokładnie. Na imprezę pyrkonową w Staniu nie idę. Natomiast wcześniej zrobimy sobie jakieś tam astropiwo, tak jak obiecałem. Baza na Dune. Baza na Dune może i zrobimy. Ale zaraz, po kolei, first things first. Najpierw pokażę wam, co dostałem. Dostałem jakąś paczkę od Astroksiężyca, tak było napisane, w pudełku Bartek. Być może ma na imię Bartek. Zastanawiałem się na początku, czy jest to może wąglik, natomiast wąglik to nie był, ale było tam kilka kopert różnych i instrukcja, co trzeba z tym zrobić. Ja nie wiem, czy jak patrzę na ilość tego, czy generalnie uda mi się rozszyfrować, co jest do czego tak naprawdę. O, udane święta, dyrektywa 112 spełniona, bardzo... mi się to podoba. A tutaj proszę bardzo, Damian wrócił też, jest z nami. Okej, okay, jest instrukcja. Zaraz zajrzymy do instrukcji. Ta paczka jest zaadresowana do mnie i znajdę tu kilka fanartów, proszę bardzo. Jest instrukcja otwierania części. Czyli część, to chyba Mickiewicz wysłał, bo są części nie po kolei. Trzeba... czwartą i piątą kopertę otworzyć, okej. Okay. Koperta czwarta, to jest dosyć duża koperta, jak widać. W koszulce znajduje się kilka kartek. Ciekawe, czy ulegnie samozniszczeniu po przeczytaniu? No nie wiem, zobaczymy. Koperta czwarta, co to jest w ogóle? Jest tu coś opisane? Co to jest czwarta koperta? Nie, jest tylko napisane, że mam czwartą kopertę otworzyć. Tu jest, nie wiem czy to będzie widać, jest jakaś kreska i coś napisane jest. Układ słoneczny, skala 1 do... O kurde. To jest niezła liczba. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Nie wiem jaka to jest liczba, szczerze mówiąc. Ale mamy tak, na pewno miliard... Bilion? Tryliard? 1 do 466 tryliardów 666? No nie wiem. W każdym razie tutaj mamy Słońce. Nie wiem, czy widzicie na samej górze. O, tu jest Słońce. I w tej skali jedziemy, jak daleko są planety. Ciekawa rzecz. To jest, powiem wam, ciekawa rzecz. Jeżeli faktycznie skala się zgadza, no to życzę, że tak powiem, powodzenia w odtwarzaniu tego. No i gratuluję cierpliwości. Mars jest gdzieś tutaj, Jowisz tak daleko, a tu proszę bardzo, Saturn na samej górze. O, tutaj muszę to robić, bo widzę, że
nie widać. Saturn na samej górze, potem długo, długo, długo nic. Długo, długo, długo nic. O, Uran też na górze. I potem już długo, 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 długo nic. I na końcu Neptun. A swoją drogą Neptun będzie jutro. Wybaczcie, że nie było w poniedziałek, ale po prostu święta były zbyt dla mnie w podróży. Że tak powiem, całą rodzinę trzeba było odwiedzić. I niestety już nie starczyło czasu. 466 bilionów, proszę bardzo, jest tam podpowiedź. Jest koperta piąta, która składa się z kilku części. Tutaj jest jakiś list, ale list to nie będę czytał na wizji, bo pewnie jest prywatny. Koperta piąta, proszę bardzo, na tekturze sztywny papier jest bilet do Kręgu Wstydu premium 10,50. Ok. A co jest w drugiej kopercie? 5. Część 2. Też jakaś tektura. Bilet do Kręgu Wstydu premium limited edition. Proszę bardzo, $44.67. No to już jest taki w pierwszych rzędach. Także bilety do Kręgu Wstydu są, może do zdobycia będą generalnie, chociaż prezentów się nie powinno dawać. Dzięki Astroksiężyc, naprawdę miły prezent, doceniam. Był też prezent dla Radka, bo Radek miał dzisiaj urodziny. Nasz bossman Radek, żeby nie było wątpliwości, o kim mówię. W notacji wykładniczej. Zaraz mi miejsca zabraknie. W każdym razie Radek również dostał swój prezent. Ja nie będę go pokazywał. Proście go na grupie, to na pewno wam jakieś zdjęcie pokażę, co tam ciekawego dostał. Natomiast parę z was, parę z osób tutaj, które kojarzę z czatu, kojarzę z grupy, wysłało Radkowi życzenia, które w postaci takiego krótkiego filmiku, jeszcze zanim zaczniemy sobie grać, wam zaprezentuję. Niestety Radka dzisiaj z nami nie ma, bo musiał przedwcześnie wracać do pracy, do Warszawy, no i niestety nie zobaczy tego na żywo, ale na pewno zobaczy sobie potem na powtórce. Także filmik dla Radka. Panie posłanie, z racji tego, że dostałam przepustkę na parę dni, chciałam ci życzyć jak najwięcej cierpliwości oraz aby w twoje życie było zawsze usiane różami, bądź też ciałami obcych, zależy co bardziej preferujesz. Po pierwsze, Primo, chciałbym ci życzyć dużo szczęścia i sukcesów w pracy. Po drugie, Primo, jeszcze więcej hajsu. Hajsu jak lodu, dlatego że jego nigdy dosyć. No i po trzecie, Primo, ultimo, jak najwięcej zdrowia, dlatego że jak mówiła moja babcia, jak nie będzie zdrowia, to niczego nie będzie, tak? A za całą resztę zapłacisz sobie kartą Mastercard. Drogi bosmanie, oglądasz moją gębę z tej prostej przyczyny. Kadrowa doniosła, że masz dziś urodziny. Kolejny solo w dzienniku pokładowym odnotujesz, a moc życzeń z kosmosu cię uraduje. I ja ci pożyczę spełnienia marzeń, kosmicznych podróży, pozytywnych wrażeń, by załoganci zawsze grzeczni byli i by w kapitanacie podwyżkę ci zarządzili. Wszystkiego najlepszego, Radku. Ja twojego święta życzę ci, abyś był zdrowy, szczęśliwy, spełniaj swoje marzenia oraz był najlepszym bosmanem we wszechświecie. Żyj kosmicznie, sny realizuj, księżycowe, galaktycznie kolorowe i międzyplanetarnie ogromne marzenia spełniaj. Wiatrów słonecznych się nie lękaj, a w podróżach międzygwiezdnych nie pękaj. Na pewno zdrowia, szczęścia, sukcesów w życiu, abyś znalazł czas i miejsce dla swoich pasji. Także abyś zawsze był szczęśliwy, żebyś był na każdym streamie i nie ominęła cię żadna zabawa. Abyś jeszcze bardziej mógł mieć czas na naszą grupę i aby całe życie ci się powodziło. No jak widzicie, bardzo zdolnych mamy załogantów, załogantki. Były tam też dwie pomocniczki naszego bosmana, jego młodsze bosmanki, tudzież jakieś inne tam jeszcze funkcje znajdziemy. Natomiast które, to nie powiem. Ja też zresztą nie wiem, kto jest kim tak naprawdę z czatu, więc dla mnie to też była w pewnym sensie niespodzianka. W każdym razie 100 lat dla Radka. Ja też mu życzę wszystkiego, co najlepsze. No i na pewno w czwartek będziecie mieli okazję, żeby ewentualnie pożyczyć mu jeszcze raz. A my powoli przechodzimy już do Kerbali, bo czasu szkoda jak zwykle, a paliwa zostanie tyle, że będziemy mogli komuś je rozdawać. Dobra, mamy nasze Kerbale. Mamy nasze Kerbale. Radek płakał jak oglądał. Radek jeszcze nie płakał jak oglądał, bo Radek dopiero obejrzy jak dojedzie do Warszawy pewnie.
Nie ma go, jak powiedziałem, dzisiaj z nami. Okej, przejdźmy sobie do naszej zapisanej ostatnio gry. Co żeśmy robili? Bo szczerze mówiąc, że powiem wam, że ilość rzeczy, które zjadłem w święta, zalepiły mi totalnie mózg. Zalepiły mi totalnie mózg i nie wiem, gdzie żeśmy skończyli, szczerze mówiąc. Chwilkę, muszę tutaj ustawić jedną rzecz, żebym ogarnął ten czat jako tako. Dobra. Co my mamy w naszych kontraktach? Aha, czyli mamy tę bazę na Księżycu, którą nie mam pojęcia jak zbudować, bo potrzeba tam 4000 jednostek paliwa. Co wydaje się być śmieszne. Ostatni pojazd cały, którym lecieliśmy, miał dużo mniej niż 4000. Mamy za zadanie utworzyć orbitę dookoła Duny. To jest już coś, co bardziej, powiedzmy, może być realne. Satelitę na konkretnej orbicie dookoła Księżyca. O, i to jest coś, co możemy zrobić na pewno. I chyba zrobimy to dzisiaj. Potem... tutaj Duna i tutaj Duna, moi drodzy. Czyli generalnie może byśmy dzisiaj trochę na Dunę się spróbowali wybrać. Tylko jakoś tak lepiej niż ostatnio, bo ostatnio zabrakło nam paliwa i przelecieliśmy jakoś mocno w oddali. 100 lat, 100 lat, 100 lat. Czym nowy monitor jest? No przecież przez święta nikt by go nie wysłał. No błagam, jest dzisiaj pierwszy dzień po świętach. Pewnie jakoś w tym tygodniu już będzie. No taką mam nadzieję, przynajmniej obiecali, że już mają, także będą wysyłać. Także czekamy. W czwartek może się już będzie czym pochwalić. Natomiast to ma być ten zakrzywiony. Także przetestujemy, zobaczymy jak to działa, bo szczerze mówiąc namówili mnie znajomi właśnie na taki zakrzywiony. Jakoś wcześniej, powiem wam szczerze, nie wiem, może ktoś z was ma, to powie mi, czy to jakoś jest lepsze, czy gorsze. Natomiast wydawało mi się, że to jest taki chwyt marketingowy, no bo co ma takie zakrzywienie, szczerze mówiąc, do użytkowania tego monitora. Jakoś ja rozumiem, jakby to było tak zakrzywione, że gdzie się nie obejrzę, to widzę ten obraz, no ale to jest przecież tylko lekka taka krzywizna. No ale zobaczymy. Może będzie magiczny, nie wiem, może dzięki temu kerbale będą wracały zawsze na ziemię. We'll see. Natomiast na razie myślę, gdzie by tu się wybrać najpierw? Dajcie znać, czy lecimy na Dunę, czy lecimy na Księżyc zrobić tego satelitę. Jest, Damian tutaj siedzi. O, Danielo, tobie się udało bazę zrobić, miałeś kontrakt i tylko 2000 jednostek. Ale zabrałeś jakiś zbiornik osobny na to, żeby to paliwo zrobić, czy na jakiej zasadzie to było? Będę na was krzywo patrzył. Albo wy będziecie na mnie krzywo zerkać z czatu w sumie. No też mi się właśnie tak wydaje, że to jest jakiś bajer. No ale zobaczymy. Tam przede wszystkim, wiecie co? Fajne jest to, że on jest... On ma tą szerszą jakby... nie perspektywę, tylko jak to się mówi? Proporcje szersze. Nie 16 na 9, tylko tam 21 chyba na 9. I na przykład jak się włącza film na nim, prawda? Czy generalnie jak się montuje jakieś filmy i tak dalej, to macie wypełnioną całą przestrzeń bez tych pasków na górze czarnych. Także niby to ma być wygodniejsze dla oczu. Zobaczymy. Ja taki jestem, że wolę najpierw zobaczyć, a dopiero potem się wypowiedzieć, niż się zachwycać nad czymś, co jest w broszurce, wiadomo. Aha, tutaj widzę, że jakieś są podpowiedzi, że na przykład kontrast w rogach może jakoś zwiększać. No zobaczymy. Dobra, mniejsza. W każdym razie wróćmy do kerbali, bo już jest 22 po, a my jak zwykle dopiero zaczynamy budowlę naszego pojazdu. Licznik śmierci kerbali, a jak znajdziecie mi taki... jak mi znajdziecie taki właśnie jakiś licznik, jakiś mod, to możemy zainstalować. Damiana trochę wydeło po Wielkanocy, mówi Stanio. No troszkę tak przytył, no wiecie, u mamy siedział, no to trochę przytył, wiadomo. Ja tylko bywałem, a on siedział dwa dni całe. Planety ziemskopodobne kiedy będą? Wiesz co, one się przewijają w różnych odcinkach, ale czy zrobić odcinek tylko stricte o tym? No zobaczymy. Myślę. Chyba najpierw polecimy do tego Moona, zgarniemy trochę jeszcze punktów nauki i potem będziemy kombinować sobie z tą Duną.
bo to by było rozsądne, coś mi się wydaje. Zobaczmy przede wszystkim, jaki musi być ten satelita na tego Moona. Nowy bezzałogowy, nowa bezzałogowa sonda, która ma antenę i może wytwarzać prąd, czyli standard. Osiągnąć orbitę, utrzymać 10 sekund pewnie się, tak? Tak. Termometr musi być i Materials Bay, czyli Materials Bay to był ten mały naukowy ten moduł chyba, zdaje się, tak? Dobra, no to budujemy. Który statek nam się przyda, jak myślicie? Czy banan wystarczy? Wydaje mi się, że banan może wystarczyć. Myślę, że banan spokojnie wystarczy, tylko zdejmiemy mu całość tutaj z góry. I zrobimy mu sondę. A swoją drogą, oglądaliście już Sondę 2? Nowe odcinki w wykonaniu doktora Rożka? Jeśli tak, to piszcie, jak wam się podoba. Z chęcią się dowiem, jakie jest wasze zdanie na jej temat. W załodze astrofazy. Witam ciebie, jedz ponownie na pokładzie. Zajmij swoją kajutę i wybierz się z nami w podróż. Stopniowo dołączając moduły. No stopniowo można, ale nie będziemy teraz latać 10 razy na Księżyc, bez przesady. Miał bota na zliczanie Kerbali? Awa, to potem jakoś po tym możesz mi napisać na przykład na szepcie, na privie, jak to widzisz, żeby zrobić. Szczerze mówiąc, aż tak bardzo tego miał bota chyba nie znam najwyraźniej. Dobra, róbmy tego naszego satelitę. Potrzebuje anteny. To mu damy antenę. Niech to będzie taka zwykła, najzwyklejsza antena. Szkoda pieniędzy i szkoda masy. To będzie ten nasz... O! To będzie ten nasz moduł. A tutaj damy silnik i troszkę paliwka, żeby go ewentualnie potem jeszcze na orbicie ustawić. Chociaż nie, damy większy zbiornik, bo już widzę, że nie będziemy tej kolubryny wielkiej używać potem, żeby... O... No może nawet i ten faktycznie. Żeby się dostać na Księżyc. Spróbujemy się jej pozbyć. A tu takiego większego satelita jak z dawnych, dobrych czasów zimnej wojny sobie wrzucimy. Jakieś dwa panele słoneczne. Co jeszcze musi mieć? Termometr musi mieć, czyli mu zaraz termometr damy. A termometr wystarczy, że będzie jeden. Fajna sonda 2, mówicie, dobrze. Madlen, ale spokojnie można sobie obejrzeć na wodzie, w sensie nie na wodzie na H2O, tylko na Video On Demand, tak, tego, na tym portalu jedynki, czy dwójki, czy w ogóle TVP. I tam są dostępne już te poprzednie odcinki, które były. Zresztą zaraz potem się chyba pojawia, jak skończy się odcinek w jeden i drugi na telewizji, to chyba potem od razu publikują to też właśnie w internecie. Z ilu statków składa się flota? No, zależy. Możesz mieć większą lub mniejszą flotę ze wszystkich statków, które masz. Aha, a waży dwóch naukowców. No może tak, natomiast wiesz, no jest to jakaś tam inna koncepcja, inny program. Jeżeli miałbym powiedzieć, czego mi brakuje, jeśli już miałbym mówić, czego brakuje, bo generalnie program mi się podoba nawet. Trzeba przyznać, tylko dla mnie strasznie jak teledysk wygląda ten program, strasznie skaczą tak po prostu po tych różnych przykładach danego tematu, że właściwie nie jestem w stanie się skupić aż tak bardzo, no ale może to jest dla młodszego widza, nie wiem, może teraz tak to musi wyglądać właśnie. Dobra, chyba jest ok, niech to będzie sobie banan 4 i banana 4 wyniesiemy na Księżyc. Nie, satelity dookoła Moona mają już swój codename banan, więc zostawmy już banana sobie spokojnie. Okej, F5. I teraz jeszcze zobaczmy sobie na tym Moonie, w którą to stronę musi w ogóle być. W tę stronę, czyli musimy go zaatakować z prawej strony. Dobra, niech tak będzie w takim razie. Jak dajesz followa Astro Kacper, to nic nie wyskakuje.
Tylko przy subach wyskakuje i tylko wyskakuje przy, mój drogi, donacjach. Gdyby jeszcze przy follow miał wyskakiwać, to by było strasznie dużo tego na ekranie cały czas. Zazwyczaj followersów przy każdym streamie kilkudziesięciu przybywa, nawet i więcej momentami. Ale może zrobię gdzieś tam w rogu jakiś taki mały licznik. Chociaż widać to w sumie pod playerem, więc też bez sensu. Dobra, lećmy więc, jak to mówią. Pa, pam, pa, pam, pam. O, banany krzywe. Dokładnie, nazwiemy monitor banan, bo będzie krzywy. Proste. Najprostsze, co może być. Dobra. Przyspieszenie mamy całkiem niezłe. Lecimy tak sobie na pół gwizdka. W sumie to nawet powiem wam, że chyba ta rakieta jest zbyt, że tak powiem, mocna na wyprawę na Księżyc, ale lepiej mieć pewność. W razie czego zawsze możemy rozdać trochę paliwa. Czy starczy na Dune? Na Dune musimy mieć tam większy taki, chyba mieliśmy... Jakiś mieliśmy taki większy statek, chyba zdaje się, tym, który leciał na Dune. Aczkolwiek mogę się mylić też. Nie pamiętam dokładnie, jak to tam wyglądało. Dobra, jak to wygląda, moi drodzy? Mamy apoapsis na 22 km. To może się już zaczniemy troszeczkę przechylać. Co byłoby mądre poniekąd. Na 22 km to już na spokojnie nas... Chyba nie powinno... Ej, no wiecie co? Bardzo mi się to nie podoba. Że tak się dziwnie giba. O. Dobra, udało się jakoś to ustabilizować. Dobra, mamy 43 km, 44 i rośnie. Na Dunę potem polecimy, spokojnie. Najpierw zrobimy sobie misję z Księżycem po to, żeby zgromadzić punkty nauki najzwyczajniej w świecie. Żeby sobie jeszcze wynaleźć jakieś dodatkowe, no, jak one się nazywają, urządzenia, dodatkowe elementy. I dzięki temu jeszcze łatwiej i skuteczniej polecimy sobie na Dunę. Zwłaszcza, że tam było coś o lądowaniu na Dunie, więc warto byłoby od razu taką kompleksową misję wysłać. Sondę już wysyłaliśmy ostatnio. Odrzucamy nasze silniki. To się zazwyczaj kończy właśnie niestety obrotem. Tutaj coś jest chyba za blisko tych lotek i mam wrażenie, że odpadając po prostu uderza w nie. I stąd się właśnie bierze. I stąd się właśnie bierze, nie w tę stronę się zacząłem kręcić. I stąd się bierze ten nasz taki taniec tej rakiety pod koniec. Gdzie my jesteśmy? Jeszcze troszkę czasu mamy? Jeszcze trochę mamy. Dobra, najpierw zlikwidujmy obrót na tyle, na ile się da. Teraz można już dopalić. Ok. No to robimy sobie orbitę. Tym razem wcześniej, żeby jak zwykle nie zostać z tyłu.
Jeszcze byśmy paliwa może nie rozdawali, zobaczymy. Jak zrobimy orbitę, to możemy trochę paliwa rozdać. Na pewno, natomiast na razie jeszcze nie. Póki co sobie lecimy, robimy sobie orbitę. A potem będziemy się starali jak najbliżej Księżyca przelecieć, żeby jak najłatwiej było nam umieścić naszego satelitę. Jeszcze troszkę bliżej naszej apoapsy i będzie dobrze. Dobra, zaraz będziemy mieli orbitę. To 40, 66. Można jeszcze troszkę dać. Mamy 70, dobra, jesteśmy w kosmosie! Jakże fajnie. Odwróćmy sobie widok i teraz szukamy Księżyca. Gdzie też jest ten nasz Księżyc? Jest taki fajny manewr, kiedyś go stosowałem, ale powinien chyba działać, że czekamy aż Księżyc się wynurzy zza horyzontu. Co zaraz powinno nastąpić, a coś tam leci naprzeciwko, co to jest? Nie wiem, jakiś, ale coś tam lata, jakiś satelita może. O, i mniej więcej jak Księżyc jest właśnie w ten sposób widoczny, to w miejscu, gdzie jesteśmy, ale tylko pytanie, gdzie my jesteśmy teraz? Bo już się zgubiłem. To jesteśmy my. W tym miejscu dajemy sobie manewr. I będzie nam bardzo łatwo się do Księżyca zbliżyć, jak widzicie. O, mamy go z prawej strony, mamy 13, troszeczkę więcej chyba musi być. Sprawdźmy sobie, jaka ma być wysokość tej orbity. ...719 tysięcy metrów aż, proszę bardzo. Czyli trzeba tutaj troszeczkę nakierować to inaczej. 180... 471. Ale lepiej to zrobić tak, to będziemy po odpowiedniej stronie Księżyca. Dobra. F5 i w sumie możemy lecieć. Albo i nie możemy lecieć. Bo zapomniałem rozłożyć naszych paneli słonecznych. Tak się zająłem wszystkim. Tylko nie tym, co trzeba. Sprawdźmy F9, gdzie mamy, w którym miejscu. Czy jeszcze będzie trochę prądu? Niestety. Tadam! Tadam! 75 litrów paliwa. No teraz możesz mieć całe paliwo z tego... no jak to się nazywa, z tego satelity. Czy można jakoś uruchomić silnik? Nie można, bo on nie ma prądu. Powinno być coś w takiej sytuacji, co można byłoby zrobić. Czy też nasz satelita jest martwy? No to będziemy musieli zobaczyć sobie, wiesz co, jak zrobimy tę misję, ile nam zostanie tego, punktów nauki, czy będziemy mogli sobie coś takiego kupić. Wyślijmy banana jeszcze raz. No i tak to właśnie wygląda. Całe życie z kerbalami. Bach, bach, bach. Na szczęście już znamy mniej więcej rozłożenie naszej satelity.
Bach, silnik, ciach, gdzie on jest? Wiem, że nie jest nam aż taki wielki potrzebny, ale... A to może w sumie zrobimy sobie mały faktycznie. A przynajmniej mniejszy, o. Szybko, szybko, szybko to. Razy dwa. I na wszelki wypadek damy jeszcze jeden panel taki, wiecie, którego nie trzeba rozkładać. To może być mądre w sumie. Tylko gdzie one są teraz? Kiedyś były. To jest za wielkie. To też jest za wielkie. Tu jest, proszę bardzo. Mamy. I termometr. Termometr też musi się znaleźć na pokładzie. No to montujemy. I możemy lecieć. Banan 4. Tym razem zapiszmy go, nie trzeba będzie tego robić jeszcze raz w razie czego. Barometr już sprawdzaliśmy na orbicie Księżyca, także nic nam nie da. Tam już mamy wszystkie właściwie na orbicie Księżyca te eksperymenty zrobione. TRF-5, dziękuję, startujemy. A ja sobie poczytam, co tam ciekawego na czacie. Baterii nie potrzeba, mamy panele fotowoltaniczne i one wystarczą w zupełności. Robotox, masz prąd, a nie masz paliwa. No i tak się zdarza, niestety. No właśnie, dodaliśmy nowy panel. Tak, mam dwa mod... Nie, dwa, trzy, cztery albo pięć modów z tej wersji Near Future, coś tam. Mamy Construction, mamy... jeżeli chodzi o prąd tego moda, jeżeli chodzi o silniki i tak dalej. Natomiast póki co nie mamy jeszcze aż tak rozwiniętego programu, żeby z nich korzystać do końca. Parę elementów się raptem pojawiło. Dobra, jak my wysoko jesteśmy? 10 km. A czym jest Spacey? Zauważ mnie. Dobrze, Bartosz, zauważyłem cię. Ja muszę zanotować, co się dzieje. Tak, zobaczcie. Już wiem, co się dzieje. Tutaj normalnie lotka jest wewnątrz w tym. I w momencie, kiedy odrzucamy te zbiorniki, no to się nam zaczyna rakieta bawić w akrobatkę. Ej! Ej! Wiecie, co za mocno ją przegiąłem. Naprawdę. Ale nasza rakieta tancerka musi nam też parę trików pokazać. Nie byłaby sobą. Dobra, już jesteśmy na kursie. To jest... Nie ma to jak prawa fizyki w Kerbalach. Coś pięknego. Ale że paliwa mamy tyle, że możemy rozdawać, to nie ma się co przejmować takimi. Takimi wydarzeniami. Teraz w którą stronę, żeby to mi się przestało obracać? Uwaga! A proszę bardzo. Nawet nie tak źle. Dobra, podlećmy troszkę bliżej i będziemy robić orbitę. F5, F5, F5. Pełne banany. No miejmy nadzieję, Staniu, że nie będą pełne banany. A w międzyczasie się tu postaramy dobrze ustawić. Bo najlepiej jest się dobrze ustawić. Przed wykonaniem manewru. Okej, silniki na pełną moc i robimy orbitę. W
Wyobrażacie to sobie? Jeżeli byśmy przełożyli świat rakiet na świat samochodów i motoryzacji, jeżeli chcielibyście dojechać z Warszawy na przykład do Gdańska, albo co gorsza, z Warszawy do Wrocławia, to musielibyście po drodze odrzucać na przykład zbiorniki z paliwem, jakieś różne elementy i tak dalej, i tak dalej. To by było dopiero ciekawe. Pan Ford bardzo by się cieszył. Panele rozkładam, natomiast mamy tutaj dodany taki sprytny panel, widzicie, który by nas uratował przed tym, co ostatnio, ale może i w sumie fakt, lepiej, żeby nie stało się to, co ostatnio. Patrzcie, jacy specjaliści od paneli na czacie. Bliżej. Okej. I mamy 100, jest super. Czekamy na księżyc. Panele, jak widzicie, mamy rozłożone, prawie że teleskop Hubble'a dosłownie. Szukamy naszego Moona. Gdzie jesteś, Moonie? No dobra, trochę przeskoczyliśmy, ale nie jest źle. I sprawdźmy, gdzie się nam uda tego Moona spotkać. Nie uda się, trzeba przesunąć. O, i to jest dobre, to jest bardzo dobre. Jaka wysokość? 800 coś tam, super, bo to jest praktycznie ta wysokość, która nam będzie potrzebna. 700 coś tam było jeszcze. Nie, to w drugą stronę trzeba. 859, 870, dobra, 850 coś to jest chyba maks, jaki możemy uzyskać. Niech sobie tak będzie w takim razie. A ja włączam rakietonę i lecimy. Daleko już jesteśmy od tego? Daleko jesteśmy od tego. To już musimy poczekać, aż się znowu tutaj zbliżymy. Czy byłem już na Eve? Kiedyś byłem, natomiast czy będziemy teraz? No dzisiaj na pewno nie, ale na pewno którąś z kolejnych misji będzie odwiedzenie Eve też. Eve to jest planeta kolejna tutaj. W sumie to jest chyba odpowiednik Wenus naszej, o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. 30, 20, 10 sekund i startujemy na Księżyc. 5, 4, 3, 2, 1, zapłon. Orbita nam rośnie jak drożdżowa babka na Wielkanoc. Specjalnie dodałem drożdżowa. Dlaczego Adama? Ok, teraz w miarę precyzyjnie, żeby nam ta orbita wyszła, będę zadowolony. No i super. 400 coś tam jeszcze możemy dorzucić. No dobra, nie będziemy już kombinować. Najwyżej potem sobie wejdziemy na wyższą orbitę. W każdym razie nasza rakieta sobie poleci. My się tu rozdzielimy, bo nam jest niepotrzebny ten wielki odwłok za nami. Czyli widzicie, w końcu zostawiamy komuś paliwo. Niech sobie ktoś weźmie paliwo. A my się próbujemy dostać na Moona. Okej, pięknie, bardzo pięknie. A Adam i Eve, okej, dobra, rozumiem już. Nie połączyłem wątków. No już dolecieliśmy na Moona. Normalnie lecielibyśmy pewnie kilka dni.
Okej, musimy zrobić dwie rzeczy. Pierwsza to zamknąć orbitę i mamy nadzieję teraz, że nam paliwa wystarczy. I nie przykozaczyłem tak po prostu. A druga rzecz to będzie wejść na odpowiednią orbitę. Ale chyba nam wystarczy. Miejmy nadzieję, że nam wystarczy. Chociaż może nie wystarczy. Prąd możemy rozdawać, bo mamy własną elektrownię. Ale jesteśmy krzywo. Trzeba się jeszcze będzie wyrównać. Mniej więcej tutaj. Aha. Mniej więcej tak. I teraz, czy nam to coś da? Tutaj nam troszeczkę to może dać. Dobra, tak zrobimy. Żebyśmy tylko w złą stronę nie polecieli, bo to byłoby bardzo przykre. Faraon, no wygląda to tak samo, tylko po prostu wiesz, my tutaj przyspieszamy sobie bardzo temat i dlatego wydaje się, że jest to o wiele szybsze. Najpierw trzeba wyliczyć odpowiednią orbitę, tak żeby wiedzieć, gdzie się ma dolecieć, a pamiętaj, że nie widać tutaj tego tak na podglądzie, jak ja widzę tutaj. Więc jest to o wiele bardziej skomplikowana czynność. Aha. I... jest prawie okej. Tylko trzeba to zrobić jeszcze tutaj w drugą stronę. O, właśnie tak. O, i teraz mamy w miarę równo. Dobra, gdzie one nam się stykają? Tu nam się stykają. Sprawdźmy jeszcze manewr, jaki możemy zastosować. Mianowicie taki manewr i taki manewr. Troszeczkę przesadziłem. Och, jakże pięknie. Pięknie, cudownie. O to chodziło. Bellissimo. Mamy 50 sekund, żeby się ustawić i za chwilę odpalamy nasze silniki. Paliwa mamy jeszcze tyle, że możemy rozdawać spokojnie. Gdzie my jesteśmy? 38 sekund, 32, 20, 20, 19, 17, 14 i 10. Dobra, za 10 sekund sobie startujemy. A, trochę przesadziłem. Minimalnie. Gdzie nam uciekło to? Ale chyba zaliczony został nasz... tak, nie musimy już poprawiać tego nawet. Można troszkę minimalnie, o... dla zasady, żebyśmy pokazali, że można. I proszę bardzo. Jesteśmy na odpowiedniej orbicie. Nasz kontrakt został zaliczony.
A my mamy jeszcze tyle paliwa, tyle wygrać. Proszę bardzo. Sprawdźmy temperaturę sobie, o. Proszę bardzo, nic oczywiście nam się z punktów nauki nie należy, bo już dawno żeśmy zbadali sobie tę temperaturę na około księżyca naszego najbliższego Moona. Czy dropię? Nie, nie dropię, Staniu, to coś u was musi być, u mnie jest zero dropniętych klatek. Dobra, udało się, pięknie. Wracamy sobie do naszego Space Center i przygotowujemy się do misji na Dune. Zobaczmy, co tam musimy ze sobą zabrać, żeby nam niczego nie zabrakło. Co my dostaliśmy? 99 punktów nauki. Zobaczmy, witaj, czy... Witaj w załodze astrofazy. Witam, Alk 97, witamy ponownie. Mam nadzieję, że kajuta wygodna. A my zobaczymy sobie coś tutaj na przykład z 90. To są jakieś właśnie małe silniczki, ale one nam są mało potrzebne, szczerze mówiąc, na Dune. A na to nas nie stać, więc na razie nie będziemy nic kupować. Co my musimy zrobić na tej Dune? Orbita. No to siłą rzeczy, jak będziemy chcieli na niej wylądować, to orbita będzie. Science data. No to siłą rzeczy, jak zrobimy orbitę i będziemy tam latać, to sobie jakieś dane naukowe prześlemy. No i zeksploruj Dune, czyli tak, orbita Dune, więc to będzie jedno i to samo. Okej, space around Dune, znowu to samo, wyląduj na Dune i na dane naukowe z Dune, czyli nie musimy wysyłać tam żadnego Kerbala póki co, wszystko można zrobić sondą automatyczną. Nic nie zbadałem Science Junior, w sumie słuszna uwaga, ale zobaczmy, czy Banan 4 nam jeszcze coś da. Ale nie sądzę, tam też robiliśmy takie badania. Aczkolwiek może. Zobaczymy. Może jakieś punkty się wezmą. O, proszę bardzo. 17 punktów jak najbardziej będzie. Dobra. Dzięki za przypomnienie, Czarek. Bardzo fajnie. Ale chyba nie prześlemy. O, za duży pakiet, a mamy za słabą antenę. Dobra, mniejsza o większość, bo to jest akurat teraz najmniej ważne i tak nas by nie było stać na kupienie czegokolwiek sensownego. Więc po prostu musimy przemyśleć teraz misję na Dune. Lecieliśmy tam ostatnio chyba czymś na bazie banana. I teraz... I teraz będziemy musieli dorzucić jeszcze jeden segment naszego szparaga, bo wtedy nam zabrakło. Wiem, że już dolecieliśmy, rozdaliśmy trochę paliwa po drodze, a przy samej Dune zabrakło nam na zejście na niższą orbitę, a tym bardziej na wylądowanie. A real solar system moda, to byśmy nigdzie nie polecieli, bo tam trzeba naprawdę dużych mocy. A low partial przy wysyłaniu danych, tak? Teraz zobaczymy. To jest mod, czy to jest jakaś możliwość? Zaraz poszukam. Nic tu takiego nie widzę, chyba że tu. Coś kojarzę to słowo allow partial, ale... Ale nie widzę tego nigdzie. Prawym w antenie daje. Nic to nam nie daje, prawym w antenie. Być może w tej antenie nie ma po prostu, musi wysyłać tylko całość. A, dobra, okej, już widzę, o co chodzi. Aha. No dobra, coś tam wysłało. 15%. 20%. Mamy prąd w ogóle? Mamy. Na eleganckości. Nawet damy troszkę więcej, o. 46%, niech sobie wysyła. Rakieta musi być dwa razy większa, chyba że ktoś wykupi bilet do Kręgu Wstydu. Zaraz, bo bilety do Kręgu Wstydu tutaj są. Pamiętajcie, że od Astroksiężyca mamy całkiem nowe, świeże, jeszcze pachnące
atramentówką chyba, bilety do kręgu wstydu, także może dzisiaj będziemy wykorzystywać je. Miejmy nadzieję, że nie, ale może się uda. Okej, wysłało. Proszę bardzo. Dzięki Czarek za podpowiedź. To możemy sobie wracać do naszego centrum kosmicznego. Ile my mamy punktów nauki teraz? 100 coś pewnie. 107. Dobra. Przygotujmy nasz statek. Pomyślmy, co ze sobą zabrać na Dune. Na pewno trzeba będzie zabrać... to. Ale nie, zacznijmy od statku, bo nie chce mi się potem budować go od podstaw. Niech to będzie oparte na... Może all your base are belong to us. I coś małego puścić tym, nie? Ale wydaje mi się, że nasz banan spokojnie wystarczy. Tylko trzeba mu dodać jeszcze elementów. Cztery i sześć. I teraz do tego zbiorniczki. Chyba nawet działają. Tea time zaraz będzie, spokojnie. Teraz trzeba to opuścić trochę. Pięknie. I tu damy silniki te mocniejsze, bo nam niepotrzebny tu jest gimbal, tylko nam jest potrzebna moc. Wygląda jak ta ruska rakieta A1N1, którą mieli lecieć na Księżyc. Pięknie. Tylko coś, co jeszcze wyląduje nam na tym, będziemy musieli, czyli jakiś spadochron, no bo nie będziemy się bawić w nóżki, bo bez sensu. Paliwo na rozdanie musi być. Interactive Illustrated Interplanetary Calculator. Tak, zaraz to sobie poszukam, bo w sumie może i będzie to rozsądniejsze. Interplanetary Illustrated Calculator. Interactive Strated Interplanetary Guide and Calculator for KSP. No coś znalazłem i co? Aha, dobra, widzę już, o co chodzi. Nie, no dobra, okej, okay, ja znam stopnie, tylko pytanie, gdzie my musimy jeszcze tutaj, musimy mniej więcej w tym. Dobra, okej, okay, to jest przydatna rzecz, super. Dobra, będzie teraz tea time, moi drodzy, ja sobie dorobię herbaty, a potem będziemy się wybierać na Dune.
Okej, jesteśmy z powrotem. Musiałem jeszcze przywrócić dźwięk w kerbalach. I przechodzimy do budowania naszej sondy, która poleci na Dune. Oczywiście już w tym momencie wymyślajcie nazwy dla naszej misji, a ja sobie myślę, jak to zrobić. Na pewno będzie lądowała na spadochronie. Na Dune jest gruba, gęsta atmosfera, więc spokojnie sobie tam wyhamujemy, ale nie możemy za bardzo mieć takich na zewnątrz rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Myśląc na zewnątrz rzeczy, mam na myśli... mam na myśli po prostu jakichś wystających elementów, bo zwyczajnie mogą nam spłonąć w tej atmosferze. Dlatego tak sobie myślę, czy by nie zrobić tego z dwóch stopni. To ten Science Junior nam na orbicie przeprowadzi eksperymenty, wyśle dane anteną. Natomiast wyżej zamontuję jeszcze oddzielany takim właśnie o separatorem. Może w ten sposób. Material Bay, nie Material Bay, to jest Material Bay. Mówię o takim, no Boże, jak to się nazywało? Service Bay chyba, tak? O właśnie. I w tym sobie zawrzemy te wszystkie elementy naukowe. Co wy na to? Mi się wydaje, że to będzie najlepszy sposób. Na Dune jest rzadka atmosfera, to na którym była gęsta? A to była na Eve gęsta, faktycznie, no bo to, no to ma sens, bo to Eve jest Wenus, a Duna to jest Mars. No to jak tam jest rzadka, to nie musimy się tak aż bawić. Dobra, to nie trzeba. To w takim razie ten koncept sobie zostawimy na naszą wycieczkę na Dune. Okej, to się nie musimy martwić. To sobie wyląduje wszystko. Spadochron. Potrzebujemy na pewno spadochronu. Może tu go sobie zamontujemy. A może te nóżki? Dlaczego by tych nóżek nie robić? Tylko pytanie teraz, jak te spadochrony? Bo jak tam jest znowu rzadka atmosfera, to musielibyśmy pewnie ze dwa zainstalować. Na Dune jest ciemno. Na Dune niekoniecznie jest ciemno. Zależy, czy wylądujemy po ciemnej, czy po jasnej stronie. Ale lampy możemy dać, lampy się zawsze przydadzą. Gdzie były lampy? Zresztą nie mamy teraz żadnych problemów, jeżeli chodzi o ilość części. I możemy sobie na spokojnie montować. Dunator. Zapnijcie rozporki, żeby nic nie wystawało. Okej. Myślmy. A ja patrzę na czat. No właśnie, Alk, bo normalnie opadłoby to tak samo, jak opada na Kerbinie na spadochronach. Taki miałem plan ambitny, żeby nie wozić tam ciężkiego silnika i paliwa. Tylko z drugiej strony, jeżeli, tak jak mówicie, jest tam rzadka, mocna atmosfera, no nie chciałbym się cofać z całą misją przez to, że spadochrony nie wytrzymają. Wiecie co, po prostu zapytajmy wujka Google. How many parachutes on Duna? Jest Duna, parachutes and you. MK2R, spadochrony 2 wystarczyły. Aha. Dla 8 ton? Dobra, wiecie co? Jednak trzeba będzie chyba użyć tego silnika. Coś mi się tak wydaje. Więc tutaj sobie w tym pojeździe dodamy jeszcze jeden element. To też jest nam niepotrzebne. Nawet taki mały, żeby wyhamować gdzieś tam pod koniec, to nie będzie złe. Dobra. Gdzie my mamy teraz tak?
Gdzie my mamy te nasze owiewki? To mnie interesuje. Chociaż zaraz, bo znowu robię to źle i znowu nam to zostanie. A nie o to mi chodziło. Dobra, to już mamy. Na eleganckości. Ale na razie nam to jest niepotrzebne. Ponownie pytanie, mail kontaktowy, kontakt @strofazapl. Tak, dokładnie awataki. Inaczej spadochrony się zerwą jak co, Skorpion? Czekaj, bo nie widziałem pierwszego tego. Same spadochrony nie dadzą rady, silnikami będziesz musiał zwolnić z 300 do 250. Aha, dobra, okej, okay, słuszna uwaga. Durex 1. Dem Duna, Dunex. Dlaczego Dunex? Okej, co tu jeszcze w naszej sądzie jest potrzebne? Mamy fajną antenę, która nam będzie wysyłała. Mamy światełka. Może dodamy jednak te nóżki, takie te cienkie nóżki. Skoro już i tak się w takie rzeczy bawimy. O. Niech sobie nóżki też będą. I spadochrony. Damy taki spadochron. Albo XL. O, XL byłby fajny. W sumie nie głupie. Taki XL mógłby załatwić sprawę w sumie, nie? Bo on jest pewnie jak takie dwa. Teraz zobaczmy. Max 2, 12. No tutaj mamy też 12 metrów na sekundę. A damy sobie tak, patrzcie. Po cwaniacku. To sobie włożymy do środka, tylko zaraz, bo tam był jakiś element, pamiętam, o właśnie. To zdejmiemy. Z drugiej strony po co się tak bawić? Przecież można to załatwić w ten sposób. A tutaj sobie damy właśnie różne przyrządy. Przecież to nie musi być ładne, to musi działać. Jakie jeszcze naukowe rzeczy możemy tutaj dać? Termometr, barometr. Gu nie musimy, mamy to. Termometr mamy. Wszystko mamy. Baterie, żeby jeszcze dodać, to też nie jest głupi pomysł. Aha, i tutaj by się jakiś panel przydał słoneczny. Gdzie te nasze panele słoneczne są? Hehe, taki wielki. Taki byłby fajny, nie? Ale damy sobie normalny, jakiś taki zamykany. 1,6, nie, ten taki bardziej płaski. Raz i baterie. Baterie sobie damy pod spadochron. I damy sobie jeszcze jedną tutaj. Baterie i damy sobie jeszcze, moi drodzy, to, żeby nam się to ładnie trzymało wszystko. O ile to się da tak zrobić w ogóle? Nie, nie da się tak zrobić, niestety. Może w ten sposób. O, i teraz nam się to trzyma w miarę. Piękna konstrukcja, po prostu coś pięknego. Kosmiczna multipla, dosłownie. Dlaczego AdCube ma wybuchnąć przy tym, bo nie widziałem twoich słów.
Czy będę grał z łosiem w Battlefielda? W Battlefielda nie grałem, w Battlefronta grałem. Może kiedyś tak, natomiast wtedy mieliśmy akurat trochę wolnego czasu, więc... Więc tak zrobiliśmy. Damy jeszcze jeden spadochron na wszelki wypadek tutaj z boku, tylko gdzie on jest? Tu gdzieś był. Tu jest. Żeby już było w ogóle przeważało na jedną stronę, to sobie tutaj walniemy wszystko. Piękne po prostu, piękne, ale nie mamy cały czas nazwy. Duna Express. Dobra, ale to nie będziemy nazywać Dunex, tylko Duna Express. Nazwiemy, niech dumnie nazwać, niech wiedzą co to jest. Duna Express 1. Zapiszmy to. Skoro mamy już nasz pojazd, który tam ma dolecieć, to załóżmy też naszą rakietę. Wygląda jak wielka mątwa. Dobra, i teraz jeszcze musimy zrobić z tego szparaga, bo na razie to jest niedziałające. Aha. I naprzeciwko mamy ten z kolejnym. Ten z tym. Teraz ten z tym. A ten z tamtym. I tak samo tutaj. Ten z tym. A ten z głównym. O, pięknie, po prostu cudownie. Wygląda to prześlicznie. Jeszcze teraz musimy dobrze wszystkie nasze rozdzielacze zrobić. Robotox, właśnie nie spamuj, bo zaraz się to skończy nie timeoutem, a jakimś banem może nawet. No ja nie wiem, Staniu, to... Powiem ci, że musiałoby być bardzo dziwne. Okej, okay, ten i kolejny, tylko jak to będzie? Musimy na nie patrzeć. To jest to. I jeszcze nas interesuje jeden, a mianowicie ten. I teraz który to będzie? To będzie ten. Dobra, mamy pierwszy stopień odpalenia. Teraz będzie tak, ten. I chyba od razu trafiłem, czy nie? Nie, nie trafiłem. Będzie ten i ten naprzeciwko też podwójny, czyli ten. Piękna konstrukcja. Dobra, i tamte dwa mamy też ostatnie. Czyli nasz szparak jest teoretycznie gotowy, teoretycznie. Jeszcze przewody z paliwem sprawdzić, to jest fakt. Tutaj dobrze, stąd płynie tu, stąd płynie tu, stąd płynie tu. I jeszcze z drugiej strony, stąd płynie tu i stąd płynie tam. Czyli jest świetnie. Teraz jak mamy z resztą naszych... Jak mamy z resztą naszych rozdzielaczy i tak dalej. To z tym... Ja bym dał to oddzielnie, żeby nie było później kwasu na orbicie. I tu trzeba troszkę powalczyć, bo najpierw odpalamy ten silnik. To jest oczywiste. Potem odpalamy sobie ten silnik. Ten silnik? Nie, co to jest? To jest rozdzielacz. Teraz sobie odpalamy to i na końcu spadochrony. Pięknie, po prostu cudownie.
Po prostu cudownie, so beautiful, jest to rakieta Duna Express, która miejmy nadzieję, że wystrzeli nas na orbitę wokół Duny i pozwoli jeszcze zejść na dół. I nie ma kół. Atkub, dlaczego wybuchnie? A czy my mamy jakieś koła zamachowe w ogóle? Już dostępne coś jest. Coś tutaj mamy, tylko gdzie to dodać teraz pytanie? Może tutaj. O. Chyba wszystko jest. Spróbujmy to wystrzelić po prostu. Tylko zaraz, zanim jeszcze to wystrzelimy, musimy ustawić dobrze się względem naszej duny, bo inaczej tam nie dolecimy najzwyczajniej w świecie. Także jeszcze wróćmy sobie tutaj. Wyjdźmy sobie do centrum kosmicznego. Oj, coś czuję, że na Joola, jak będziemy lecieć, czyli tego Jowisza takiego jakby ich niego, to będziemy musieli nieźle się, że tak powiem. Nieźle się będziemy musieli namęczyć. Dobra, czekamy, aż sobie ładnie to przeleci. Zasada jest taka, że jeżeli karbin będziemy mieli tutaj, to tutaj mniej więcej musimy mieć naszą dunę. Jakiego koła zamachowe? Jak ją obracasz potem, to dzięki temu możesz ją łatwiej obracać i łatwiej bez użycia RCS-ów albo bez użycia tych, jak one się nazywają, bez używania silnika możesz sobie po prostu obracać rakietę dzięki temu. One, tak jak kot odwracając się w locie dzięki temu momentowi pędu, tak samo właśnie te koła zamachowe pozwalają właśnie ci poruszać rakietą bez używania odrzutu jakiegokolwiek zewnętrznego w postaci na przykład takich RCS-ów. Oho, za chwilę będzie chyba już ok. Gonimy powoli naszą dunę. Jeszcze troszeczkę. Jest jeszcze za mało, znaczy za zbyt rozwarty kąt. Czy to jest coś takiego? Muszę to porównać. Nie, jeszcze. Na wersji 1.1 pewnie będę, tylko pytanie, czy już jest update, czy nie? Czy to trzeba kupić na nowo, czy o co chodzi? No i dobra. Teoretycznie jest dobrze. Teraz jeszcze sprawdźmy tak. Jeżeli mamy orbitę parkującą 100 km, to mniej więcej tutaj trzeba startować. Ok. Bardzo przydatna stronka. Bardzo przydatna. Wróćmy sobie z powrotem na nasze startowisko. Czy w samolotach prezydenckich są montowane koła zamachowe? Nie mam pojęcia. Znaczy, pytanie po co? Szczerze mówiąc, samoloty latają w atmosferze. Aczkolwiek, nie wiem, po co miałby być. Nie znam się na samolotach prezydenckich. Wiem tylko, że taki Air Force One na przykład, jak leci, to jest bardzo mocno naszpikowany jakąś elektroniką, jakimiś systemami unikania i zakłócania radarów itd., itd. Kalkulator mam na stronie, ktoś podawał tam wyżej i można sobie go sprawdzić. Dobra. Włączamy SAS, włączamy F5. A widzicie, tutaj było jeszcze 7 silników. Oh mein Gott, jak to mówili Niemcy. Dobra, startujemy. Wygląda póki co dobrze. Czy tak będzie, to się okaże. No dobra, mamy
150 metrów na sekundę. Nasza wielka kosmiczna mątwa zaczyna się unosić do góry. Za chwilę odrzucamy pierwsze zbiorniki. Troszkę to przyspieszę. Okazuje się, że nasz pojazd jest dosyć ciężki. Kamilos Język, u mnie się nie przeklina na czacie. Poczytaj proszę, tam masz panele na dole, co można, a czego nie można. Okej, troszeczkę ograniczymy spalanie. Nie, nie chciałem wcale jej... Wcale nie chciałem jej dotykać. Ale niestety. Aj, no, za wcześnie dotknąłem przycisk. No, cholera. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Na luziku, na spokojnie. Na... bez dotykania, bez klawiatury, zupełnie. Bach, bach, proszę bardzo. Bach, bach, F5. I startujemy. Jakieś cytaty? Nie wiem, wrzuć Astroksiężyc. Jeśli uważasz, że któryś cytat podsumuje, to dobrze. A mówiła sąsiadka, żeby nie wysyłać na lekcję baletu. Proszę bardzo, jak pięknie dają czadu. I to dosłownie. Zobaczcie, to ma 5500 jednostek paliwa, więc zobaczcie, ile tego paliwa musielibyśmy wynieść na Księżyc, żeby tamtą misję zrobić. To by było coś niesamowitego po prostu. Cholera to nie jest przeklęcie, cholera to jest jednostka chorobowa. Po prostu grypa, no brzmi głupio. Coś słyszę, coś, jakieś drgania wzdłużne, coś się tam dzieje niedobrego. Natomiast jeszcze nie chcę jej dotykać, bo to może być złe. Jaką mamy wysokość? 30 km. Możemy trochę dać czadu więcej. Dam F5 i spróbuję ją dotknąć jednak. Tej wysokości może się to już udać. Mhm. 67, 69, a my chcemy mniej więcej 100 km. Osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt osiem, dziewięćdziesiąt...
I 100. Pięknie. Teraz sprawdźmy, czy nasze koła zamachowe pomogą nam sterować rakietą. Proszę bardzo, o wiele łatwiej faktycznie nią sterować, dzięki za podpowiedź, a w sumie nie wiem, dlaczego do tej pory nie używałem ich za często. A przecież jest to bardzo miły dodatek, który usprawnia cały lot. It's a trap! Dwie komety w 2 dni wokół Ziemi? Nie słyszałem. Słyszałem natomiast, moi drodzy, pewnie to pokażę w którymś może z multiastrofonie, że w Jowisza podobno uderzył jakiś obiekt, jakaś mała planetoida, może coś innego, i zarejestrował to zwykły astroamator tak zwany, czyli właśnie człowiek, który miał amatorski teleskop i sobie oglądał wtedy akurat Jowisza, i na jednym z jego brzegów, tam gdzie już wchodzi ta zacieniona część planety, pojawił się nagle taki rozbłysk, co zresztą zarejestrował na swojej astrokamerze. Astronomia to jest jedna z niewielu dziedzin nauki, w której dużo odkryć dokonują amatorzy. Czyli inaczej, amatorzy to nie znaczy, że ludzie, którzy się na tym nie znają. Po prostu ludzie, którzy nie robią tego zawodowo, tak? Pięknie po prostu. Po prostu pięknie. Teraz chcę to jeszcze odrzucić, okej. Okay. Bo nam ta masa nie jest potrzebna zupełnie. A tutaj niech się nam orbitka robi ładnie. I zobaczcie, ile jeszcze będziemy mieli paliwska. To, żeby dolecieć na Dune. I tu jeszcze troszkę nam się tego uda użyć na pewno. Nie chcę, że tak powiem, zapeszać, ale może będziemy... może będziemy, wiecie... rozdawać paliwo po drodze. Widzę, że jakieś poruszenie na czacie, ale nie wiem, o co chodzi. Jak tam paliwo? Jeszcze trochę mamy. Okej, okay, teraz F5, żeby nas to nie zmyliło, i spróbujemy zbliżyć się do naszej apoapsy, żeby maksymalnie wykorzystać posiadaną ilość paliwa. Oho. Uwaga! No już prawie. Nie chcę za bardzo tej orbity powiększać z tej prostej przyczyny, iż ponieważ, tudzież zawsze... No i znowu się koła zamachowe przydadzą. Kalkulator jest nasz nastawiony na orbitę 100-kilometrową mniej więcej, więc lepiej jej nie... O proszę, dobra, mamy 100 km mniej więcej, mamy jeszcze trochę paliwa, nasz kosmiczny pyton sobie leci. I teraz gdzie my mamy naszą Dunę? Tutaj, a według naszego kalkulatora mniej więcej tu miałem rozpocząć manewr. Czy to się uda? Zobaczymy. Jakoś mi się to nie widzi. Jak to się w ogóle ma do siebie? Nijak. Jak dla mnie to troszkę ten manewr w tym miejscu nie jest zbyt fortunny, ale co, ja się tam znam. Nie. Nie ten target, moi drodzy, nam się odznaczył.
O jakiego Sławomira, o co chodzi? Może asysta grawitacyjna jak ostatnio? Słuchaj, nie wiem od czego ta asysta, ale nie byłoby to złe. Może tutaj ten manewr bardziej zrobimy, o. No, będziemy szukać teraz. Nie lubię szukać miejsca na manewr. Teoretycznie powinno działać. Ale coś nie działa. O, tam było przez chwilę. Ale ja chcę mieć taki pewny strzał, a nie takie barachło. To jest jeszcze złe miejsce. Damy tutaj ten manewr, o. Ale już nie jest tak źle. Ostatnio w ogóle nie mogliśmy trafić. W naszą dunę. No kurczę, nie chowaj mi się tutaj. Pełne skupienie. Pięknie, jest. Dobra nasza. Periapsis, a, jest trochę. Ale lepiej nie będzie chyba. Robimy F5. Mamy 1198 metrów do, na sekundę do ogarnięcia. No zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. No korekta po trasie pewnie będzie, ale wiesz. Filozofons. Miejmy nadzieję, że nie będę leciał jak Rosjanie na Marsa, na tę dunę. Pięknie. Cudownie. Sekund i chwila prawdy. A w międzyczasie może odpalę nasze... O! Panele słoneczne. Tudzież panel słoneczny, chyba jeden jest tylko. 16 sekund. Trzymajcie kciuki! W tym momencie 189 widzów. 3 sekundy. Jedna, odpalamy. Zobaczymy, ile nam paliwa starczy. Myślę, że będzie dobrze. Jeszcze możemy trochę go rozdać po drodze. Chociaż powiem wam szczerze, że liczyłem, że troszkę więcej jednak uda nam się tej prędkości uzyskać tym jeszcze pierwszym elementem, który właśnie odpadł. No cóż, nie zawsze można mieć wszystko, co by się chciało. Robotox, nie spamuj, mój drogi. Nie wiem, jak będzie live, znaczy euro, to może nie będzie wtedy, zobaczymy jak... Raczej nie chciałbym stawiać kogoś w sytuacji, że musiałby wybierać między live'em a meczem. Live'a zawsze można zrobić dzień później, albo ileś dni później, albo kiedyś tam w ogóle, a meczu raczej już nie powtórzą na żywo. Dobra, wejdźmy sobie w tryb mapy i zobaczymy, co nam się tam udało zrobić. Trzeba będzie chyba gdzieś tu robić jeszcze, moi drodzy, po drodze.
korektę. Ale na razie lećmy. Odlećmy sobie od ziemi trochę. Mniej więcej tutaj sobie zaplanujemy następny manewr. O. I to już będzie ładne. Czy tutaj możemy to zrobić, czy nie możemy? Nie możemy, za daleko jest. To teraz zobaczmy, czy jeszcze jest coś do rozłożenia. Tu jeszcze mamy panele słoneczne. Ale nie wiem, dlaczego one są nie do rozłożenia. Trochę mnie to martwi. Natomiast prąd mamy, także jest luz w sumie. Będę komentował mecz. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Jesteśmy już bardzo daleko, bardzo zimno, bardzo ciemno. No co jest? Nie mogę niestety sobie teleportować się na miejsce. Teoretycznie jeszcze godzina nas dzieli od tego miejsca. 20 minut, 10 minut, 9, 8, 7, 6, 5, 4 minuty. Dobrze, że mamy to przyspieszenie czasu. Gdybyśmy tego nie mieli, to nawet nie chce mi się myśleć, szczerze mówiąc, co by było. Ok, sprawdźmy, co tam się też dzieje na naszej mapie. By znowu nie przestrzelić tego. Dobra, ok, teoretycznie jesteśmy na dobrej drodze. Ok, lećmy tam. Lećmy tam i miejmy nadzieję, że nic się nie stanie po drodze. Czy gdzieś widać w ogóle Kerbin? Już nie widać. Jest gdzieś bardzo daleko. A nasz... Jak to się nazywało? Jak się nazywa nasz pojazd? Zapomniałem. Duna Express, tak? Chyba zdaje się. Okej, okay. Cały czas mamy fioletowy ślad, więc teoretycznie powinno być dobrze. Powinniśmy się dać złapać w studnię grawitacyjną naszej Duny i zobaczcie, ile mamy jeszcze paliwa. Jeżeli przyjdzie nam do głowy rozdawać, to jak najbardziej jest to do zrobienia. Czy to będą pełne banany? To zobaczymy za chwilę. Patrzcie, tu już nadciąga Duna. Jaka odległość? No jeszcze... Jeszcze mamy bardzo dużo. 21 milionów kilometrów. O ile mnie wzrok nie myli. Chociaż to coś chyba jest niemożliwe, żeby aż taka odległość była. Sprawdźmy, czy w ogóle gdzieś już ją widać. Chociaż to będzie mały taki czerwony kamyczek, więc raczej nie sądzę. Nie z takiej odległości. Aha. Jest tutaj. Może gdzieś na dole, może gdzieś na górze. Zaraz ją spróbuję namierzyć. Jeszcze jej nie widzę. A wy widzicie pewnie oczopląs głównie. Dobra, nieważne.
Zajmijmy się teraz wytracaniem prędkości za chwilę. Okej, jeszcze momencik. I sobie hamululujemy. Hamululuj. Czy starczy nam paliwa? To się okaże. Gdzie ta duna jest? A jest tutaj, patrzcie, widać ją. Z góry żeśmy przylecieli trochę do niej. Jak nie ma góra, dół. Ja siedzę na górze, widzę ją na dole, więc jest na dole, proste. Jak z paliwem stoimy? Na razie stoimy dobrze. Pytanie tylko, czy uda się wylądować, kurczę. Byłoby miło. No, na razie mamy pół baku. Nie jest źle. Nawet troszkę więcej chyba. Widzę, że na czacie rozgorzały tematy piłki kopanej. Spadochron też starczy, spokojnie. Ja myślę, że ta misja jest do uratowania, ta misja jest do zrobienia. Czy coś mamy już zaliczone? Jeszcze nic. Na razie sobie zwalniamy. Coraz bardziej nam się zakrzywiać zaczyna ten nasz wektor ruchu. Czat to kawiarenka, gdzie można wszystkim. Ja nie mam nic przeciwko, dopóki są, że tak powiem, no jak to się mówi, niełamane punkty regulaminu, to możecie sobie rozmawiać o czym chcecie. Zresztą sam widzę, że nie ma tutaj akurat w tym momencie nic pasjonującego za bardzo. Ale patrzcie, jak już się ładnie zakrzywia. Zaraz zamkniemy orbitę. Coś czuję, że to się uda. Patrzcie, ile jeszcze paliwa. To się może udać. I drodzy Państwo, mamy orbitę wokół Duny, mamy na zielono orbit Duna, proszę bardzo. Jak dam więcej ciągu, to będzie nam się szybciej paliwo spalało, więc to nie jest do końca to, co chcielibyśmy uzyskać. Dobra, teraz spróbujemy zejść na niską orbitę, bo jesteśmy na jakiejś mocno wysokiej orbicie w tym momencie. Ale zróbmy najpierw eksperymenty, te, których później nie będziemy musieli... Okej, tu nic nie będzie. Może termometr nam coś pokaże. Też nic nie możemy wysłać. To na razie nie będziemy kombinować. O, proszę, dajmy sobie więcej mocy. Chociaż i tak za chwilę to odrzucimy, ale niech sobie będzie. Jakbyśmy mieli już taki komputer, który można wsadzić, to zostawiłbym tę część na orbicie i to byłby satelita krążący dookoła Duny, a tu mielibyśmy lądownik. No ale jeszcze nie mamy odpowiednich części. Dobra, hamululujemy cały czas. Bardzo ładnie. Jaką mamy tutaj wysokość? 12 tysięcy kilometrów. Czy zahaczyć trochę o Ike? No zobaczymy, czy się uda. Słuchaj, nie wiem, czy mamy tyle paliwa, a chciałbym jednak wylądować na Dunie.
To byłoby miłe. Dobra, zbliżmy się na jakieś 3000 i sobie wyrównamy orbitę z drugiej strony. Okej. Mamy 3000. Lecimy sobie z drugiej strony. Za chwilę zobaczymy sobie tę planetę oczywiście w dużo większej skali. W sumie nie jest to głupie, gdybyśmy tak zrobili, tylko że widzisz, no... Pytanie, czy to się uda? Zobaczmy sobie to jako target, sobie ustawmy. Nie, zanim byśmy do Ajka dolecieli, widzicie, tutaj po tym, jak, chociaż jak jestem na górze, mógłbym to zrobić gdzie indziej. Mniej więcej chyba tutaj. Ale nie złapię Ajka, bo my jesteśmy prawie że w polarnej orbicie, a on nam będzie uciekał. Więc mamy tylko taki mały skrawek, żeby go dogonić, więc szkoda paliwa na asystę grawitacyjną w tym momencie. Musimy sobie poradzić bez. Także ja włączam silnik, a my sobie za chwilę zobaczymy, jak wygląda tutaj ta nasza duna. Gdzie ona jest? Tutaj widzimy czapę polarną, tu widzimy Ajka, jest dosyć niedaleko, całkiem spory księżyc. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. No, orbitę mamy taką, kurczę, naukową, bym powiedział mocno. Dobra, podlećmy sobie jeszcze bardziej do periapsy. Wow! Mieliśmy asystę, tylko że wyrzuciłaby nas z orbity zupełnie. Więc niestety nie o to nam chodzi. Chociaż z drugiej strony, ile my mamy tego paliwa? Mamy jeszcze tego paliwa. Możemy spróbować jednej rzeczy. Ja wciskam F5 i teraz pilnujcie mnie, żebym czasami F5 nie włączył z powrotem. Dobra. To będzie Ike, tak? Polecimy sobie i spróbujemy jeszcze zbadać Ike'a. Może złapiemy troszkę więcej punktów nauki. Dobra, gdzie ten Ike jest? Gdzieś tutaj powinien być. A, jest, dobra. Sprawdźmy sobie jakieś badania naukowe na przykład. To nam i tak nic nie pokaże, ale o właśnie. Wyślemy sobie i tym samym zrobimy kolejny punkt programu, jeżeli chodzi o nasz... jak to się mówi? Space Around Duna, okej, a to jest Space Around Ike, ale wysłaliśmy przynajmniej jakieś dane naukowe i tu sobie też wyślemy. Rammstein będzie we Wrocławiu w sierpniu, brzmi dobrze, Awa, brzmi dobrze. I teraz nas to zrzuci na 720 metrów, bardzo fajnie ta asysta, już nie będziemy wchodzić na orbitę Ike'a. Dobra, 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 dobra. Aj, nie o to mi chodziło. Nie ten przycisk. Okej. Hamulujemy. Co
troszkę to strasznie jest płaskie. Jeszcze to musimy tej energii wytracić trochę, żeby nas nie spaliło w tej atmosferze. Znaczy może nie tyle spaliło, co żebyśmy po prostu nie przelecieli. Ona jest dosyć rzadka, więc ciężko będzie nam w niej hamować. Więc wytraćmy jeszcze trochę tej prędkości. Jak tam z paliwem? Paliwa, jak widzicie, mamy jeszcze mnóstwo, a tutaj pod nami piękna panorama duny. I już widać taką delikatną atmosferę, gdzieś tam brzegi są takie niewyraźne. Jaką mamy wysokość? 1000 km. Jest ok. Możemy sobie bardzo fajnie wylądować z taką ilością paliwa. Aha. Dobra, polećmy na drugą stronę. I tam dokonamy dzieła zniszczenia. Ike wynurza się zza... Ike albo Ike właściwie wynurza się zza horyzontu. Bardzo ładne miejsce, tu jakaś bruzda uderzeniowa, nie wiem, to musiało być jakieś mocne uderzenie, albo mocno pijani musieli być designerzy, tworząc Dune. Mamy 22, więc akurat powoli misja się kończy, myślę, że jakieś 15 minut jeszcze nam to zajmie, a może nawet mniej. Dobra, hamulujemy ostatecznie. Zróbmy to sobie w ten sposób. Nie wiem, czy to nas wyhamuje, ale spróbujemy. Już mi już ręka boli od tego zegarka. Jedna rzecz, która będzie mi bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. To jest to. Dobra, to już jest wszystko przygotowane. Możemy lądować, moi drodzy. Nie, nie tea time. Za chwilę będziemy kończyć, więc już nie robimy tea time'u. Chyba F5 mogę już tutaj włączyć. Mogę oddzielić tę naszą część od kolejnej. Ustawmy się już ładnie w kierunku lądowania. I czy pierwsza sonda astrofazy wyląduje na Dunie? To się okaże już za moment. To się okaże już za momencik. Gdzie jest nasz... O, kierunek ruchu, tutaj. Schowajmy nasz panel. Bo się nam spali zwyczajnie. I zaczynamy opadać. Coś czuję, że się rozbijemy. No dzięki. Na razie sobie opadamy. Ja nie wiem, czy już włączać silnik, czy jeszcze nie. Okej. Jeszcze tak, jedna rzecz. Póki jesteśmy tutaj, to trzeba zrobić badania, bo jesteśmy w przestrzeni nad Kerbinem, znaczy nad Duną. Czy też już nie udało się? Nie udało się, kurczę no. Spróbujmy jeszcze F9, może byliśmy tam jeszcze w przestrzeni. Czy nie byliśmy w przestrzeni już? Spróbujemy sobie zrobić jedną rzecz jeszcze. Może się uda. Bo to może być jeszcze przestrzeń. Traktowane jako przestrzeń.
Tylko jaka to ma być space around tej Duna, bo to jest aż dziwne. Moi drodzy, co tu się dzieje? Trochę zapomniałem o tych badaniach. Tutaj to już tam chyba niezbyt wiele to da. Też swoją drogą. Nic nam to nie da, bo już jesteśmy w atmosferze. Ciekawe, ciekawe. Spróbujmy to zrobić od razu. Spróbujemy się jeszcze prześlizgnąć. Może się uda. A może się nie uda. Dobra. I zobaczmy, czy tam to coś da. Schowajmy sobie panel słoneczny. I czy nam się uda prześlizgnąć przez atmosferę na tyle, żebyśmy to przetrwali. Czy też się nie uda? A jak się nie uda, to trudno. No to już widzimy, że się nie uda. Przynajmniej wiemy, że ta misja ma sens. Aha. Wyłóżmy sobie nasze nóżki. I będziemy powoli sobie lądować. Czy nasze spadochrony się otworzyły, czy też nie? A widzicie? Jest zbyt niskie ciśnienie, mam wrażenie, żebyśmy mogli otworzyć spadochrony. Zobaczymy, jak wejdziemy na to pole takie bardziej niebieskie w atmosferze. No i właśnie. Spadochrony się nam otworzyły. Jeden, drugi bardzo ładnie. Stopują nas powoli. 7 metrów na sekundę. Pod nami piaski, duny. Co brzmi głupio, bo duna to wydma. Więc piaski, wydmy pod nami są. Oczywiście włączymy światła, żeby było, że UFO ląduje. Włączymy sobie przed samym lądowaniem jeszcze mały ciąg od silników. Co prawda, no nie zasłużyliśmy do końca na ten kawałek, ale już odpalę go, no bo zazwyczaj tradycyjnie gdzieś tam sobie leci. Kiedy kończymy stream w ten czy inny sposób. Pierwsza misja na Dune, proszę Państwa, została wykonana w 50%. Możemy jeszcze powysyłać trochę punktów nauki danych z powierzchni, na przykład z termometru jeszcze. Fajnie byłoby się jakoś tak przekoziołkować, żeby otworzyć panel słoneczny. Ale mamy tutaj ten drugi mały, także nic straconego. Wysyłamy jeszcze termometr.
Proszę bardzo. Wylądowaliśmy gdzieś tutaj, czyli mamy piękny wieczór na dunie. Tutaj tam widzicie w oddali słońce, chyli się ku wschodowi właściwie, czyli wychyla się ku wschodowi, mam wrażenie. Jeżeli byśmy sobie przyspieszyli, natomiast nasz mały Duna Express 1 wylądował, przesłał pierwsze zdjęcia, przesłał pierwsze dane z powierzchni tej czerwonej planety, a my szykujemy się na kolejne misje, które już będą mogły przetestować nowe rozwiązania, przetestować nowe jakieś procedury bezpieczeństwa i w końcu umożliwić postawienie nogi Kerbalowi na powierzchni tej rudej, czerwonej, czy jak to zwał, planety. A ja się z wami już żegnam, moi drodzy. A wtorkowy live Kerbali dobiega już końca. Zapraszam was oczywiście, tak jak mówiłem, na jutro na Neptuna, a w czwartek na live'a Astrofaza Live. No i trzymajcie się, dzięki, że byliście, dobranoc, cześć.